Tatko, coś jakoś mi źle wyglądasz, co? Urlop masz? Jakaś taka przemęczona jesteś? Wiesz co, mamo, nie urlop, tylko home office. No dobrze, ale do pracy chodzisz? Nie. No to znaczy masz wolne. A ty co się tak cieszysz tam? Ej, ale o co ci chodzi? Mamusia chce już słyszeć, co u ciebie. Ej, opowiadaj. Co, jakieś tam głosy słyszę u ciebie, co? Dzieci mają lekcje przez telewizor. No tak, tak. Najłatwiej to posadzić dzieci przed pudłem. Niech się same wychowują. Tak. Lekcje przez telewizor. Pewnie bajkę dzieciakom włączyła. Wy nie macie zielonego pojęcia, z czym ja się tutaj mierzę. Gdyby nie iPad, to ja bym po prostu zwariowała. Ja mam na głowie bilans miesięczny, a Tomek też wisi cały dzień na kablu. Ja was wychowywałam sama. Przy pomocy babci i cioci Geni. Mamusia, po prostu byłaś świetnie zorganizowana, nie to co ty. Wiecie co? Ja jestem świetnie zorganizowana, jestem matką, jestem żoną, jestem kucharką, jestem sprzątaczką, jestem księgową, a to wszystko robię na 60 metrach kwadratowych, więc trochę szacunku, okej? Okay? A ja się z wami gniotłam na 40 metrach kwadratowych. Ale nie było kwarantanny! Dobra, dobra, Beata. Zawsze sobie znajdzie jakąś wymówkę, co nie, mamuś? Słuchaj, Agata, a może ty byś się do matki przeniosła? Czasy są trudne. Mama jest w grupie podwyższonego ryzyka. Trzeba się mamą zająć. Sama jesteś w ciąży. Byłybyście razem. Przeprowadź się do mamy. A to genialne. Wujek Irek przewiezie cię karetką. Jaki wujek Irek? Jaki wujek Irek? Ach, wujek Irek. Poznałam go na tańcach. Świetnie tańczy, świetnie. Poza tym jest bardzo sympatyczny. Ale wiecie co? Muszę kończyć, bo za chwilę mam randkę. Czyż ty zwariowała? Mamo! Przecież nie wolno nigdzie wychodzić. Ale online się widzimy. Ja nie wiem, dziewczyny, czasami to jest, wydaje mi się, że jesteście jakieś niekumate. To chyba... no niestety, takie geny poza Zusiu. Ej, zostawiam drożdżowe na deser. O! Jacek? Daj natychmiast matkę na wizję! Agata! Przestań się wygłupiać, pokaż Jacka. Wiecie co? Przekonałyście mnie. Proszę cię! Pokaż Jacka!